kolejne słowo inspiracji. Żabot. 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 Wiesz to. Żabot kojarzy mi się, będąc w liceum, grywałem w spektaklach teatralnych i musiałem zagrać w komedii Moliera, nie pamiętam tytułu, ale musiałem zagrać nauczyciela tańca i miałem wtedy 16 lat, ubrali mnie w rajstopy, miałem żabot i no totalnie wyglądałem niemęsko, a ja wychowałem się w Nowej Hucie, w której bycie niemęskim było równoznaczne z ryzykiem. I pamiętam, jak były robione zdjęcia podczas tego spektaklu, to ja uciekałem z kadru. Tak się jakoś widziałem mniej więcej, gdzie jest fotograf, więc próbowałem się ustawić tak, żeby później nie było nigdzie w internecie czy coś umieszczone informacji, że tym bardziej, że tam było moje imię i nazwisko, bo jak na stronie teatru były informacje, to było wymienione, kto gra. Nie chciałem, żeby ktoś mnie zobaczył w tym stroju. No, bo bałem się, że dostanę w pierdziel. Po prostu. Zawołałem cię tutaj, bo znaleźliśmy z młodym Frankiem twoje zdjęcie. Graj Smurfa. Graj Smurfa kiedyś, ziomuś. Nie podnieś tego nawet, mamy wydrukowanego gówno pełno. Graj Smurfa Marudę. Ba. Panie basmanie Nowej Huty. To był błąd, ja przepraszam. Ja bardzo mam biedną rodzinę, bardzo potrzebowałem pieniędzy. Pokaż mi tatuaże. O nie! Skreślony Smurf. Pokaż mu z krecikiem, nie? Co jest na tym kreciku? Zjada go wąż! Panie barmanie, przepraszam. Bosmanie! Bosmanie! Przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Wynoś się z Nowej Huty. Nie, to jest mój dom! Idź na zamurze! Tam są zwykłe dzieci. Witaj wśród wygnańców. Tu koło śmietnika jest moje posłanie. I tu ja mieszkam. Co zrobiłeś na Nowej Hucie? Grałem Smurfa. O kurwa! O! Jezus Maria, ja śpiewałem wigilijną piosenkę. Też źle. Więc co? Jak tu się żyje? Czy to jakby w ogóle... Jesz ze śmietnika i no to tyle. To jest w sumie tyle, co możemy robić. Ciema! Ciema! Bosman tutaj! Jestem bosmanem za murza! Jak ty trafiłeś, bosmanie? Nie pytaj! Co zrobiłaś w Nowej Hucie, że cię wywalili? Smurf Maruda. Smurfa grała. Wypierdalaj za murza.